Dzień dobry wszystkim, z tej strony Ara i zrobimy jeszcze podejście następne do poszukiwania kluczyka. Gdzieś ostatnio doszliśmy, o już 900 śmierci, a czyli rozdziałów jest 10 z tego co tutaj widzę patrząc po kropkach przy taśmach przy kropkach, czyli my jesteśmy w rozdziale 10, znaczy 5, przepraszam, w 6 rozdziale jesteśmy na 10, okej, okay, już się zakręciłem z tego wszystkiego, ale dobra, także tutaj jest o ja pierkrów, dobra, tu trzeba będzie to widzieć wszystko najlepiej, więc jak sobie będziemy sukcesywnie zapalać światełka, przynajmniej nam będziemy wiedzieć, gdzie w ogóle skaczemy, bo o tak, dobra, no to oj. Oj, ja chcę do góry, ja chcę do góry. Ratunku, do góry. Bo dołem to raczej nie. To nie jest dobry plan, ja chcę do góry. Ja, góra. O, no dobra, trudno. Już chyba zmęczenie daje sobie też znać. Przy kolejnym. Bo tak jak wy to widzicie w odcinkach, to dla mnie to jest dłuższe posiedzenie. O, o, dobra. Po prostu bo tak sobie to zaplanowałem, tylko teraz gdzie iść? Chyba w prawo. Okej, tu się coś otworzyło. Ja spróbuję. Aha, tu się. A ja chcę tam do góry. Kryj się dostać jeszcze do środka. No co za głupie kolce uparte, no. Czemu na mnie tak męczyć starego człowieka? Jak oni tak mnie mogą? To jest normalne chamstwo. O właśnie, tu chciałem się kurde dostać. A, czyli tu nic nie ma. Kurde. I tyle z tego było. No dobra, nieważne, ale jest klucz chociaż. Tylko nie pamiętam jeszcze teraz, gdzie były drzwi. To jest dopiero teraz pytanko. Gdzie były kiwa drzwi? To jest jeszcze dopiero zagadka. Bo tutaj chyba nie, to one były gdzieś indziej. Tutaj nie, bo tu się męczyliśmy z tym. A no, tutaj na pewno nie. Bo tam było to zdobycie kasety. Dobre pytanie, gdzie były drzwi? Bo mieć klucz to jedno, a mieć drzwi to drugie. Kurde, może zaczynam też gadać nie do końca do rzeczy. Powiem szczerze. Chyba to było tu. Teraz zobaczymy. Tak jest, dobrze, dobrze. Udało się. Także kawałek następny zaliczony. Światła dajcie. Światła, światła. Dobra. Dobra, jest. Mamy. Tak, teraz najważniejszym problemem będzie. O, nie trafić w te badziewia. O-o. To tutaj. Światło. Najważniejsze jest światełko. To jest najważniejsze wszystko, co istotne. No co, do góry? Na to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o światło, to mi się przypomniał taki jedno fajne anime. Mianowicie, chwilę, ja sobie przypomnę tytuł. Kurczę, za moment. Tam samo anime pamiętam, ale za chwilkę powiem tytuł. Chodziło o to, że wszyscy ludzie zaczęli zamienić w kamień i jedna osoba. Stone, doktor Stone. O, już. Tutaj patrząc na to mi się oświeciło, nie? Także takie anime, gdzie po prostu też zaczynali od budowania światła, właśnie w sensie cywilizację rozwijali. I tak mi się skojarzyło jakoś z rozwijaniem światła. O kurde, czyżby boss? No to wygląda jakaś ośmiornica? Kurde.
Tego nam brakowało do szczęścia. O, jesteśmy teraz ośmiornicą. Ciekawe. Kurde. W każdym rozdziale coś ciekawego twórcy nam pomyśleli dla nas. Jakąś dodatkową atrakcję. Dobra. O! I się zjedliśmy sami siebie i jesteśmy gdzieś dalej, no. Co tu się teraz stało, to ja nie rozumiem. Ale mamy naszą koleżankę. To teraz my ją gonimy, tak? Gdzie jesteśmy? Co zrobiłaś z Teo? A, my jesteśmy w tym świecie lustrzanym, podejrzewam teraz. W tej świecie tej naszej drugiej połówki. To słodkie. Aha, czyli teraz my będziemy... nie próbuj na mnie zwrócić winy. Czyli co, my nie jesteś jedyną przerażającą rzeczą? No za niespodzianka. Zamknij się, no dobra, to wiemy. Wszystko jest twoją winą, tak? Na to wygląda. Kurde, za dużo tych rozmów troszeczkę. Nie wierzę ci. Jesteś częścią mnie. Czemu chcesz mnie skrzywdzić? No, biedna Madeline. Zawsze świadkiem, wielkim ofiarą w sumie. Czemu nie wyjaśnisz? O, nigdy nie dałaś mi szansy. No zobaczymy, no. Ja bym chciał to skończyć jeszcze w tym odcinku. Pomóż mi się wydostać. Teraz chcesz, żebym cię ocaliła? Czemu to robisz? Bądź po mojej stronie tutaj. Proszę. Nie każ mi się poczuć, znaczy spróbuj, przestań próbować, żebym poczuła się jak potwór. Really, naprawdę chcesz, żebym ci nie pomogła? Nie rozumiem. A, dlaczego ten? Zasłużyłam na to, tak? Ciągle myślisz, że się możesz spiąć na górę? Zamknij się! Nie potrzebuję, zrobię to sama, tak? No nie wiem. Czyli w każdym razie, wracając, znaczy chciałem jeszcze tutaj powiedzieć, że... Ojej. W związku z... To jest też... No, tak myślałem. Jeśli chodzi o nasze poprzednie odkrycie, czyli... Mianowicie to, że jesteśmy gdzieś za połową, to nie jest tak źle jeszcze. Bo... myślę, że... chyba najgorsze... znaczy najgorsze przed nami. Ale... jednak już... spory... Tak... i tak możemy, dobra. Na dwa sposoby to chyba można było zrobić, ale... O, ośmiorniczka. Znowu ucieczka, no to już troszeczkę... O, jednak nie ucieczka, przepraszam. Okłamałem państwa, czyli co, teraz trzeba po prostu przed nią uciec? O, możemy truskawki jeszcze. Ja tu chcę truskawkę. Ja chcę truskawkę. Lubię truskawki. Dobra. Aha. I co, ona też może tak... O! Możemy ją skrzywdzić, że tak powiem. Kurde. Gdzie jest otwarcie czegoś? Kurczę, tak blisko było. No chamstwo normalne w państwie. A tam się otwiera po prawej. Kurde już. Z tego wszystkiego normalnie kierunki mi się zaczynają mylić. Najpierw weźmy sobie tu. 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 Jest dobre. Ciekawe, czy jeszcze gdzieś truskawki są, ale no... Oj, nie zauważyłem tego. Ale nie ma tutaj co, na razie będą przy okazji jakieś, to na pewno się znajdą, ale... lepiej to wykorzystywać do transportu, że tak powiem. Dźwięk mi się podoba tego dzwonka.
Taki sympatyczny jest. Bardzo sympatyczny dźwięk tego dzwoneczka. Takie ding-dong. O! Ciekawe, nie zdążyłem kiedy ten trzeci się aktywował. Nie zauważyłem. Tu mamy taki... Możemy sobie spocząć. O, dobra. Co mi psujesz? Kurde, głupie monstrum. Głupie monsterkum, głupie. Głupie, złe, niedobre. No nie możemy się już, w tym momencie już na pewno się nie można poddać. I odpuścić. W tym odcinku kończymy rozdział 6 i nie ma to tamto. Kurwa. To tamto. Ja pierdzielę, no normalnie tu się wypowiadać w tej grze, mówić, że coś zrobimy, to jest normalnie wstyd. Nie można tego robić w tej grze. Dobra, daj mi chwilę spokoju. Pierdziel się ode mnie. Dobra. O, już prawie. Dobra, następna sekwencja za nami. O, lusterko znowu. Czemu to nie poluje na mnie? Dobra. Teo jest gdzieś uwięziony. Muszę pomóc, tak? No dobra, musisz, to musisz. Oddychaj. A, jest ta sztuczka z oddychaniem. Pomyśl o tym. Piórku, możesz uratować Teo. Myślę, że możesz, ale... O! I tyle było z indyka. Kurczę, jak ja bym myślał o niedzieli, to bym już w poniedziałek głowę stracił. Coś chyba przegapiliśmy, ale może się da cofnąć. A może nie. Ale teraz mamy znowu jakąś zagadkę, kurczę, logiczną. No to lecimy. W każdym razie staram się te światełka wszystkie zapalać. Bo to ułatwia życie, jeżeli tylko oczywiście mi się udaje, nie? Bo... Im więcej światełek, tym się łatwiej porusza wszędzie. O, jeszcze klucze. Fantastyko. Styko fanta. Kurde, już człowiek myślał, że tu będzie tak łatwo. Czy może ono rozbić te drzwi, czy nie? Kurde, nie tak. Ubiliśmy go, no dobra. No chodź tu, chłopie. O kurde. No dobra, co dalej? O, tu jest jakiś przejście. O! Tak to miało być zrobione. To jest truskawka. Tylko, że to nie jest rozwiązanie mojego problemu. Bo dalej nie wiem... O, coś możemy gdzieś iść. Bo to jest droga do truskaweczki. Dalej nie wiem, gdzie iść. Zobaczymy, co dalej. To się odblokowałem. O! Bo on jest dupowaty. Chyba najgorszy ze wszystkich do tej pory. Nie ze względu na trudność, a... O! W końcu. A na to, że po prostu jest
za dużo takiej stanowczej, stanowczo za dużo takiej. Dobra, w końcu się udało po milionie prób, tylko co dalej? Bo nie zupełnie taki. Aha, okej, okay, dobra. Wymyśliłem na farcie i na szybkości. Okej, okay, mamy pierwszy kluczyk. To jeszcze chcę. Drugi. Fajnie. Okej. Okay. Jeszcze jak dojść do drugiego, to żebym chciał być szczęśliwy, jakbym to wiedział. Więc pewno znowu tu trochę polatamy. Poszukamy. Umysłu. No tutaj nie. Z całą pewnością. Tu nie rozbij. Tak, tu się nie da rozbijać. A tutaj coś? Aha. Jakieś truskawoli. Tu byliśmy, ale tu jest jakaś truskawka. Staram się dzisiaj, ale. Idę szukać drugiego kluczyka, jak tutaj dostać się do niego. O, ten kolega. A, jeden kluczyk jest dobry, otworzył nam coś. Będą drugie drzwiczki. A nie. A, czyli teraz mamy cały czas tego. To co nam to właściwie dało? Otworzyliśmy drzwi i mamy tak w plecach tą śmiornicę. Może nam to może zepsuć. Może naciśniemy guzik. O, ale dziki. Głodny. Na żarta bestia. Chodź tutaj, kurde, żyj. Ale nie nas. Nie wiem, czy on w ogóle nas umie, znaczy umie zerzeć coś innego niż my. Albo te czerwone ściany. Jeśli tak, no to ja tutaj nie chcę bardzo iść. Mam go w dupie. Chyba, że... A, tu jest coś jeszcze. A, o to tutaj szło. Coś nacisnąłem chyba. Dobra, drzwi otworzone, to powinniśmy mieć teraz spokój. Aż... Czemu on tutaj jest? No ja tutaj... Dobra, ja chciałbym go tutaj przywlec. Próbować. Nie uda oczywiście. Chodź, muszki. Rozbić tą czerwoną ścianę. O. Właśnie. Tutaj będzie zapewne coś ciekawego. O, jakaś truskawa. Truskawka by była. Ale tutaj jeszcze dodatek? Nie. O, ile? Jeszcze klucz. Te metroidwania, jak już powtarzałem, są fajne gry metroidwaniowe. Ale to tylko w przypadku, gdy się tego spodziewamy, są zaprojektowane jako metro. Tutaj to działa co najmniej tak sobie. Najmniej tak sobie to działa wszystko. Jeszcze ten brak tego światła to jest naprawdę dosyć... A, tutaj jest... Dobra, chodź tutaj. Chodź. Chodź do taty. Zrób mi dzień. Zrób mi truskawkę. Jest dobrze. To jest najgorsze, co można powiedzieć. Nie tak. Tak. I jesteśmy w domu, mamy klucz. Nie wiem, co nam otworzy, no ale na pewno coś do tego się przyda. Tutaj coś gdzieś? O! Te ciemności też są upierdliwe, bo przeszkadzają i... Nie widać, gdzie mamy właściwie się poruszać. Nie tak. O jejku.
Błyskawka! Dobrze, udało się. Ale tak, teraz ja bym chciał wiedzieć, gdzie dalej mam iść. Gdzieś chyba był coś do otwarcia. No był jeszcze jeden kluczyk tam na dole. Gdzie? O! Gdzie? Wcześniej byliśmy, gdzie potem pierwszy zdobyliśmy, ale tu teraz mam jakąś drogę otwartą. Może nas to teraz dowiezie do tego klucza, którego szukamy. Tak. Super, węża kopanego. Spadaj. Dobra. Znowu? Okej, okay, ale chociaż mamy następną sekwencję. Jest postęp. Denerwuje mnie już. Tutaj coś jest? Światło, dobra. Zapalmy na przyszłość, świeczkę do nieba. Tak, odpalni się w łeb tak na początek. Właśnie w łepetynę. Tak. Tak. I do góry. Dobrze, teraz tak. Co my tutaj widzimy? Tu na pewno możemy go siebie oświetlić. Tam mamy coś. No, pali się ten łeb. No to przywołałem, tak rasa dobrze. Halo, halo. O. Czyli co? Czyli musimy tutaj to zrobić. Piękna sprawa. Dobrze, no chodź, pobudź. A kurde, on się tak budzi. Okej. Okay. Czyżby... O, coś nowego. O, znaleźliśmy Teo, no w końcu. No nie, nie było łatwe. Ciekawe, że jeszcze nie zrobiliśmy wszystkich kluczyków. Potworki z wewnątrz? No fajnie. Rozbijemy. Zobaczymy. To nie najlepiej. Nie zostawimy go, no nie, no to wiemy, że nie zostawiamy się. Przyjaciół się nie zostawia, nie? Dobra, możemy go ponieść, Tiger, tak? A, możemy nim pierdyknąć. A jakbym tu go rzucił? Jeszcze go tutaj raz. A, nadziej się na te kolce, no. Dalej. Chyba nie działa, no trudno. Co zrobić teraz? Damy radę chwycić tego? Nie. Do góry nie możemy. Aha, ale tutaj jest guzik. Para jeden. Będzie go tutaj sobie na razie zostawić. Pierdyknąć to. Dzięki. I tak. Najprostsza z metod. Zostawmy. Zapewne. Jak to teraz otworzyć? A tutaj, dobra, mam cię. Ten efekt, powiem szczerze, troszeczkę jest w obecności tego duszka, znaczy duszka tej śmiornicy, czy jak co to tam w sumie jest, tak na dobrą sprawę. Jest trochę upierdliwy i męczący. O, to było ciekawe. Możemy nim rzucić w tą... ten?
Ten otwiera takie do drzwi. Możemy. Fajne. Dobra. Padaj. Nawet tutaj byśmy chyba musieli. Znaczy no musieli może nie, ale... Dobra. Nieważne. Jakoś się udało. Kurwa, ósmy. Jeszcze będzie wycięty. Bank tego teraz kurwa nie zrobił. Dobra. I czy by się to kurde miało też udać? W końcu. Ta sekwencja była... Co mam tu teraz zrobić? Aha! Teraz... A czego stąd jeszcze zabrać, nie? Co za... O. I znowu oko no... Ja... Boje oczu! Jasne! Tu jest klasyka. Więcej was matka nie miała? Pierdolony pomysł. A co mam teraz zrobić? Pizło tu też kogoś kudę w głowę? Ktoś powie, że to będzie jeszcze gorzej. Ja tu oczy dzieje. To jest chyba pierwszy poziom, który mnie tak wprowadza z równowagi. W sensie pierwsza sekwencja poziomów. Aż tak bardzo. Moje poprzednie były denerwujące, ale sprawiedliwe. A to stanowczo nie należy do sprawiedliwych, przynajmniej moim zdaniem. Ten efekt irytujący. Ale chyba koniec, aleluja. Nie. Naprawdę, o, koniec, aleluja. No ale powiem szczerze, o ile jestem szczęśliwy z zakończenia, to nie było to przyjemny poziom. Także, jeśli się podobało, o, kasetę zdobyliśmy, fajnie. Nie będę podchodził do tego, nie, wybaczcie. Także, jeśli się podobało, zapraszam do komentarzy, lajkowania, subskrypcji i do przyjrzenia następnych odcinków.